Pod góry. Gmina Kępice, powiat słupski. To tu znajduje się gospodarstwo państwa Ławrenowiczów. Gospodarstwo liczy 400 hektarów i zajmuje się produkcją kwalifikowanego materiału siewnego. Gospodarze w swojej pracy stawiają na rolnictwo zrównoważone, które jest formą ekonomicznie opłacalnej, bezpiecznej produkcji wysokiej jakości nasion, zakładającej racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz prowadzenie działalności rolniczej w sposób odpowiedzialny społecznie. Staramy się wprowadzać zasady rolnictwa zrównoważonego w naszym gospodarstwie już od wielu lat. Aczkolwiek w chwili obecnej sam proces wprowadzania zasad rolnictwa zrównoważonego stał się bardziej sformalizowany. Jest to niezbędne do tego, aby być przede wszystkim konkurencyjnym na rynku mikro i makro. Jest to podstawa do tego, aby dane gospodarstwo teraz i w przyszłości miało określoną wartość dodaną i przede wszystkim odpowiednią wartość ekonomiczną. Państwo Ławrenowiczowie stosują praktyki rolnictwa zrównoważonego. Zdecydowali się również na audyt, który został przeprowadzony w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Audyt ASAP polega na wizycie specjalisty ASAP w gospodarstwie i przejściu razem z rolnikiem przez listę kontrolną FSA. Lista kontrolna FSA jest to zestaw stu kilkunastu pytań, podzielony na trzy główne obszary. To jest społeczność lokalna, ochrona środowiska i zysk rolnika. Przeprowadziliśmy audyt w gospodarstwie państwa Ławrenowiczów. Osiągnięty wynik jest to poziom brązowy, jest to trzeci wynik podium. Jest to bardzo dobry wynik. W wyniku tego audytu zlokalizowaliśmy tylko 6 pytań, które były odpowiedziane negatywnie. Oznacza to, że do poprawy jest tak naprawdę niewiele i gospodarstwo dzięki temu audytowi może spokojnie myśleć o certyfikacji FSA lub innego systemu jakościowego, takiego jak na przykład Global Gap. Gospodarstwo państwa Ławrenowiczów jest gotowe do kolejnego kroku ku zrównoważonej produkcji. Czy certyfikacja pomoże panu Krzysztofowi być konkurencyjnym na rynku? Certyfikacja na pewno pomoże nam w sprzedaży, w zwiększeniu wartości sprzedaży naszych produktów. Podczas sprzedaży możemy się okazywać, że jesteśmy, mamy taki certyfikat, że jesteśmy po procesie certyfikacji i potencjalni klienci czy potencjalni partnerzy biznesowi mają świadomość, że współpracują z gospodarstwem, które nie tylko certyfikuje się i otrzymuje pewne certyfikaty, ale też jest świadome tego, co trzeba zrobić, żeby dostosować się do potrzeb rynkowych. Ważnym punktem na liście zasad rolnictwa zrównoważonego jest dbałość o środowisko. W gospodarstwie państwa Ławrenowiczów zostanie zainstalowany fytobak, który pozwoli w naturalny sposób likwidować wodę zanieczyszczoną środkami ochrony roślin. To gospodarstwo, jak zresztą każde gospodarstwo w Polsce, kwalifikuje się do tego, żeby zainstalować tutaj najnowsze technologie likwidujące środki ochrony roślin pozostające w resztkach wody roboczej oraz wody z mycia. Aby ta woda nie dostawała się do środowiska, aby nie powodowała strat środowiskowych i żeby środki były stosowane tylko tam, gdzie powinny i w sposób, jaki powinny być. W interesie nas wszystkich leży, aby woda, w której znajdują się środki ochrony roślin, była likwidowana w sposób bezpieczny i nie pozostawiający żadnych niebezpiecznych odpadów. Temu właśnie służy technologia Fytobak, technologia opracowana i opatentowana przez firmę Bayer, a za mną znajduje się miejsce, gdzie będzie właśnie ta instalacja tutaj lokalizowana. Jest to ważne nie tylko dla każdego rolnika, ale dla całego społeczeństwa, ponieważ biorąc pod uwagę ducha i wskazania Zielonego Ładu i zobowiązania, albo raczej obligatoryjne rzeczy, które będą dotyczyły stosowania środków ochrony roślin, jak najbardziej idzie to dokładnie w tym kierunku, który byśmy chcieli, czyli jednym słowem chronimy środowisko i używamy środków ochrony roślin w sposób najbezpieczniejszy, jaki w ogóle jest możliwy. Do zrównoważonego zarządzania gospodarstwem potrzebne są narzędzia i rozwiązania, które przyspieszą proces decyzyjny i pozwolą zoptymalizować pracę. Takim rozwiązaniem jest zamontowana w gospodarstwie stacja pogodowa. Stacje meteorologiczne firmy Metos są to bardzo wysoko zaawansowane urządzenia,
które zbierając dane z miejsc, gdzie jest prowadzona produkcja polowa, są przetwarzane przez wyspecjalizowany software, który na podstawie algorytmów jest nas w stanie informować i ostrzegać o różnych zdarzeniach, m.in. modele chorobowe, ale również precyzyjna, lokalna prognoza pogody, która jest opracowywana dla danego miejsca, gdzie stacja stoi, ponieważ dane korekcyjne ze stacji są wysyłane do operatora satelitarnego i w ten sposób uczymy maszynowo system, żeby prognozować w przyszłości bardziej precyzyjną prognozę pogody. Ta precyzyjna prognoza pogody, ona przekłada się na planowanie pracy, na całą logistykę w gospodarstwie, ponieważ dzięki tej prognozie mamy takie informacje jak okno do oprysku, okno do siewu, do nawożenia, okno do zbioru. Jeżeli mamy plantacje oddalone od siebie o duże odległości, tak naprawdę powinniśmy mieć sieć tych stacji i wszystkie swoje decyzje agrotechniczne, agronomiczne powinny być oparte o wskazania stacji, tak żeby te zabiegi były wykonywane w najbardziej optymalnych momentach, w tych miejscach, gdzie jest to możliwe, a w tych miejscach, gdzie nie jest to możliwe bądź nie jest to konieczne, żeby to było przesunięte na inny termin. Audyty i certyfikacja to jeden ze sposobów na dostosowanie strategii rozwoju gospodarstwa do zrównoważonego modelu zarządzania. Są one cennym narzędziem wspomagającym w zachowaniu konkurencyjności gospodarstwa i pozwalającym na wyróżnienie się pośród konkurencji.